Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Tak jak obiecałem, troszeczkę ze spóźnieniem, ale mam teraz dopiero czas na to. Robimy osłonę na filtr powietrza do Gangusa. Więc zapraszam na film. Robimy tą osłonę. Obiecałem, że feedback Raiderowi zrobię, więc robię mu. I tyle. Zaczynamy mały projekcik. No i żeby zacząć projekt, potrzeba nam materiał na niego. Ta szerokość 11 i z tej rurki odcinamy kawałek. Ja się wzorowałem na filtrze powietrza. Filtr powietrza ma takie z 7,5 około. A uciąłem to na wysokość, zaraz wam powiem. Na 8 wysokości, więc chyba 7,5 brałem to pod uwagę, że ma filtr, jeszcze zmierzę, ale tak, z 7,5 ma filtr, więc uciąłem o pół centymetra wyższe, czyli na 8. Następnym moim krokiem było przecięcie tego na pół, czyli dwa kawałki. Czemu przeciąłem na pół? No głównie dlatego, żeby mieć na dwie obudowy filtra i nie marnować materiału. Można to zrobić pewnie trochę większe, ale to trzeba byłoby odpowiednio potem to stuningować, czyli zrobić tam, dopasować do swojego pitbike'a indywidualnie. Zaczyna się troszeczkę trudniejsza sprawa. Trzeba będzie następny kawałek takiej rurki uciąć tak samo na takie 12. Na około 12, na 12, żeby było 12 na 12, 12 tej szerokości, najlepiej przeciąć na pół. Potem, następnie, bo ja już to mam zrobione, więc nie będę wam pokazywał na odcinku. Następnie najlepiej do tego użyć potem opalarki. Jeszcze nie zapomniałem wam powiedzieć, że te elementy tutaj docinałem szlifierką kątową. Najprościej, najłatwiej. Jak nie macie zdolności, poproście tam kogoś starszego, żeby wam dociął. Dobra. Następnie, jak podgrzejemy opalarką, oczywiście tego nie wolno, nie wiadomo jak podgrzać, będziecie dowiedzieć jak się zaczynać, będzie plastycznie robić plastyczne. Do wyprostowania tego, bo to się da wyprostować, zrobić taki prosty kawałek. Do tego użyłem w moim akurat wypadku dwóch kamieni, takich płytek kamiennych, no i po prostu to przygniotłem. Podgrzałem oczywiście wcześniej płytki, żeby to szybko mi nie ostygło. Podgrzałem dobrze opalarką i rozpłaszczyłem to tam na tym kamieniach, dzięki czemu powstał mi kolejny kawałek. Oto taki płaski. Jeszcze zapomniałem wspomnieć, czemu użyłem akurat tego materiału. Ze względu takiego, że poprzednia wersja, czyli robiona z takiego pudełeczka, nie zdała egzaminu, bo podczas wywrotki, albo jak mi jakiś kamień mocniej walnął, albo gałązka, po prostu pękało i się rozlatywało. A te rury do rynien, bo to są rurki z rynny, one są naprawdę bardzo elastyczne. A zarazem ten plastik jest naprawdę jest gruby, więc tyle w temacie. Więc mamy docięty kawałek, mamy docięte takie dziadostwo, więc następne co musimy zrobić to szablon. Na takie 11. Potem wewnątrz tego wpisałem kolejny okrąg, czyli ten co jest tutaj. On jest o średnicy takie 7,5, takie około 7,5, bo to wszystko było robione na oko. Ten wewnętrzny okrąg jest o średnicy 7,5, a następnie wpisałem to dwa okręgi o średnicy takie prawie 5 mm, czyli było jedno kółeczko o średnicy 5, a potem przesunąłem i zrobiłem drugie kółeczko o średnicy 5, połączyłem i zrobiłem takie jajo. Tego szablonu to wam nie pokażę, bo nie mam już. Gdzieś tu miałem taki szablon właśnie zrobiony do tych kółeczek, no ale to tylko i wyłącznie po to zrobiłem, żeby zrobić to jajo, co tu jest, jak widzicie,
O, żeby zrobić takie jajo tutaj w środku. Od krawędzi tutaj jest mniej więcej tyle samo. To jest 1,3. Jest, no tu jest 1,4, no ale o milimetr się mogę pomylić. Z tej strony jest 1, no. Deczko, to nie jest idealnie zrobione. Od razu wam mówię, że ja tutaj się nie przekładałem. To jest zrobione na szybkości. Zajęło mi zrobienie tego pierwszego filtru, obudowy filtra jakieś 15 minut, więc ja to robiłem na szybkości, naprawdę. Nie jest to idealnie, wy to będziecie mogli dokładnie dopracować. Po prostu sobie pomierzcie. Ja po prostu odwzorowałem to tutaj wewnętrzne, to kółeczko, to jest to. To jest ta obudowa i to jajo tutaj w środku. Odwzorowałem, można tak powiedzieć. Żeby, jak to nałożę, to powiedzmy, że to ta linia pokrywa mi się z tym czarnym tutaj, tą gumą. No i oczywiście nie idealnie, no ale w miarę najbardziej dokładnie jak mi się udało to zrobić. O, tak wam powiem. No. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Żeby po prostu powstało coś takiego. Tym się na razie nie sugerujcie, bo to jest to robione do pitganga, bo tam przeszkadzało mi w jednym miejscu i podrzeźbiłem. Dobra. No i co, jak już mamy zrobiony szablon, trzeba go tutaj będzie przyłożyć i powycinać w plasticzku, więc ja se to przyłożę i już wycinam. I voilà, mamy odrysowane. Następnym krokiem, no to będzie trzeba to wyciąć tutaj dookoła. Dobra, ja sobie tutaj środek wytnę dremlem. Dobra, dziura wycięta. Oczywiście nie jest to idealnie, bo się do tego nie przykładam zbytnio. Przymierzamy, czy pasuje. Jak widać, pasuje bardzo ładnie na moje oko. Tak, tak. Jeszcze przymierzymy na odwrót. Z drugiej strony lepiej to pasuje. Ale bez zmian. Czystej, czystej. Jest ładnie. Elegancko. Dobra, następne co? Trzeba to wyciąć tutaj w koło. Ja tu wytnę to, chyba też dremlem spróbuję to wyciąć. Jedziemy.
elegancko. Ostatni kawałek to ja wycinałem, jak dobrze myślę, pamiętam, jak dobrze pamiętam, szlifierką kątową. Teraz w tym odcinku, w tym na odcinku, no to dremlem wycinałem. Nie, wiem, że nie każdy to ma, ale to można wyciąć naprawdę na różne sposoby. Nie dokładnie tak jak ja, można to próbować w różny sposób wyciąć, więc ja tu niestety w moim wypadku będę musiał poprawić tu deczko. Mianowicie muszę zciąć tutaj kawałek. Oczywiście to tutaj, to co tutaj podrzeźbiałem, no to przykładamy sobie ten filtr z całą obudową do motorku, bierzemy sobie marker w rękę i sobie znaczymy, gdzie nam tam przeszkadza, gdzie nam dotyka ramy, albo gdzie, w którym miejscu coś nam tam przeszkadza. No i po troszeczkę zaznaczamy sobie mniej więcej tyle i tyle i idziemy sobie, trzeba podrzeźbić, podciąć nożykiem albo coś i delikatnie podcinamy nożykiem, przykładamy, podcinamy nożykiem. Trochę będzie to trwało, ale wreszcie dopasujemy odpowiednio, na pewno. Tego już wam nie pokażę, bo tego się nie da wyrysować, tak żebyście wiedzieli, jak to tutaj podrzeźbić, żeby było dokładnie tak jak u mnie. Mogę wam tylko przyłożyć to, ale mogę wam przyłożyć, no, tak to wygląda. Obrócimy do góry nogami. W moim wypadku musiałem gdzieś tyle, podciąć, jak tu widać na odcinku, na kamerce. Tyle gdzieś musiałem odciąć tego, żeby mi się to tam zmieściło do ramy gangusa. Tak jak mówiłem, delikatnie nożykiem podcinamy, i dojdziemy do odpowiedniego poziomu. Dobra, ja sobie teraz to tu pozaznaczę wszystko. Co, ile, jak, o której. Oczywiście tylko wyłącznie dlatego, żeby potem się nie bawić. Drugi raz w jakieś podrzynania. Ogólnie to, co jak widzicie, to praktycznie w linii prostej do kółka ma być, więc jak jest kółko, tu jest góra, tu jest dół. To praktycznie to ma być na wprost, ale ja sobie jeszcze zaznaczę, jak to u siebie mam, żeby było dokładnie dwa takie same. Dobra, ja docinam i jedziemy dalej. Dobra, teraz użyjemy diaksa, zetnę sobie te takie wystające, takie dziadostwa. Szlifnięte. Oczywiście ja mówię, ja to się nie przykładam do tego, bo ja to robię na szybkości, bo nie mam zbyt dużo czasu, żeby się z tym bawić. Ale to i tak jest wersja 2.0. Jeszcze będę robił na pewno jakieś modyfikacje, jakieś ulepszenia. To tylko po to, żeby Pitbike Rider mógł pojeździć ze mną po jakichś błotach, po takim większym terenie. O, tak można powiedzieć, żeby nie chlapało na filtr powietrza tak za bardzo. Teraz będzie najgorsze. Mianowicie trzeba to zespawać. Jak ktoś ma spawarkę do plastiku, to zespawać. Można próbować to silikonem jakoś chycić, ale powiem szczerze, że nie wiem, ile to wytrzyma. Musiał być jakiś silikon dobrej jakości. Ja to będę próbował zespawać lutownicą. Może się uda. No, w tym wypadku pospawałem tę lutownicą. Mam nadzieję, że zobaczycie. Tak to jest zespawane. Nawet trzyma, a od wewnętrznej strony jeszcze dodatkowo jeszcze wzmocniłem to silikonem, tak żeby na pewno to trzymało. Dobra, próbujemy to lutować. Zarąbałem sprawę. Jaką, jak myślicie? Szlifowałem i zeszlifowałem sobie znaki. Jak to tu ma być? Jeszcze raz muszę zaznaczyć. Dam to mi się trochę większe uciąło, to jest deczko mniejsze, ale ta. Tyle to jest, nic. Dobra, chytamy to. Szkoda czasu. Szkoda mojego cennego czasu. Kurde, szkoda, że nie mam lutownicy z temperaturą do ustalania,
Bo nie może być temperatura za duża. Niestety. Jak będzie za duża temperatura, to do tego prawidłowo nie zespawamy. Temperatura musi być taka, żeby wam się plastik topił, ale żeby się nie kopciło nic. Bo jak się będzie kopcić, to znaczy, że jest za duża temperatura. No i będę tak jechał stopniowo. Tu kawałek, tu kawałek, tu kawałek, tu kawałek. I będę się tak przesuwał. Aż to zespawam wszystko. Chycę sobie od zewnętrznej strony, potem na końcu to ładnie zagładzę. I od środka to samo zrobię, też tak ponakuwam. Ja to jedę tak po skosie i tak jakby podpycham ten plastik. Podpycham i robię takie ząbki, takie fale. A na końcu to zagładzę wszystko i mi się wydaje, że będzie trzymać. W tym akurat wypadku to zdało, egzamin się trzyma, więc wytrzymało parę wywrotek, motorolata uderzał tym filtrem, no i nie pękło, więc raczej to się będzie trzymać. Tani, prosty sposób, domowy. Dobra, bez gadania, no niestety nie dam rady gadać, muszę działać. Szkoda mojego czasu. Trzeba będzie jeszcze coś za niedługo pojeździć. Tak to mniej więcej wygląda. Nie za ładnie. Dobra, będzie teraz chwila przerwy, bo mi bateria pada. Ale to już jest naprawdę mocne. Nic nie pęka, nic nie puszcza. Jest naprawdę już bardzo mocne połączenie, ale jeszcze i tak na dodatek przejadę tutaj od środka tak samo. I tutaj co są te przestrzenie, jeszcze też to pododokańczam. Ale to muszę chwilę zapauzować, żeby bateria mi starczyła do końca materiału. Więc ja sobie to wszystko zrobię i widzimy się po krótkiej przerwie. Część już jest zrobiona, trochę paluszki mi bolą. Ale wygląda to tak. Od środka. W ten sposób. Od zewnątrz wygląda to tak. Nie wygląda to za ładnie, nie jestem dumny, ale z zewnątrz jeszcze to ładnie pozagładzamy, zagładzimy to. Od środka nie będziemy nic zagładzać, tylko to trochę podczyszczę i tak jak w tym wypadku zrobiłem, przewalę to jeszcze dodatkowo silikonem. Silikon tutaj tak fajnie wejdzie w te wszystkie szparki i to te dwie warstwy, te dwa elementy ze sobą mocniej zwiążą, jak zaschnie, więc tyle. Ja to jeszcze zagładzę i widzimy się za chwilę. Dobra, jest zagładzone. Oczywiście ja się do tego, jak cały czas wam podkreślam w tym odcinku, nie przykładam. Wy to co możecie zrobić ładniej, estetyczniej. Ja to robię tylko i wyłącznie dlatego, żeby można było jeździć. To nie będzie na pokaz, to będzie tylko i wyłącznie do jazdy, ale można powiedzieć, że już produkt jest gotowy, czyli ta osłonka. Jeszcze tylko zostało tutaj silikonkiem, no ale no zanim to będzie silikonem objechane, zanim to zaschnie, to minie troszeczkę. No, więc zasilikonujemy i powstanie nam coś takiego. Tym się tutaj nie sugerujcie, bo jak podgrzewałem opalarko, to mi się tutaj zakląsło, więc tym się tutaj nie sugerujcie. No i efekt końcowy będzie właśnie w ten sposób. Bardzo łatwo to się zakłada, bardzo łatwo ściąga, elegancko, jak widać, bez żadnego problemu. No i nam chroni całą tą tutaj stronę, co jest wystawiona na te błoto. Więc tyle będzie chyba w tym odcinku. Ja sobie to zasilikonuję i leci ta osłonka do Pitbike Ridera. Naprawdę mam bardzo dużo pomysłów różnych a propos modyfikacji, no ale fundusze troszeczkę brakuje. No będę musiał dozbierać pieniędzy, a nie chcę się bawić w jakieś donaty, jakieś tego typu sprawy, bo ostatnio jeszcze z tymi doszły jakieś podatki z YouTube. Nie chcę się bawić, jakieś kurde wysyłania, kombinowania, rozliczania, więc mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Może w przyszłości jakieś pocztowe opcje wymyślę. Paczki jakieś od widzów albo coś takiego.
A propos jakichś śmieci, jak macie jakieś stare silniki uszkodzone albo części uszkodzone, to ja takie rzeczy bym chętnie pozbierał. Jakiś motor, ewentualnie jakieś lącina w częściach też możecie wtedy wysłać. Bo do różnych projektów mi się takie śmieci przydadzą, żeby potestować, popróbować. No. To prawdopodobnie w najbliższym czasie zrobię taką możliwość, żeby można było mi coś tam podesłać pocztą, nie? Jeśli oczywiście będziecie chcieli, no bo jak nie, no to szkoda zachodu w ogóle się bawić w coś takiego. A jakakolwiek pomoc by mi chętnie się przydała, przyjąłbym jakąkolwiek pomoc, formę pomocy, bo no. Pomysły są, a funduszu brakuje. No i takie właśnie są problemy. Nie męczę was już więcej. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze ten. To jest tylko tak nakładany na filtr powietrza. Można sobie to ewentualnie jakoś przykręcić jakimiś wkrętami dwoma. To już zależy od was, jak tam chcecie. To będzie na tyle w dzisiejszym odcineczku. Mam nadzieję, że się wam podobało, więc standardowo zostawcie łapeczkę w górę. Komentarz dla statystyk. Chcecie cośkolwiek wiedzieć, piszcie śmiało. Postaram się odpowiedzieć, oczywiście, jak będę na to miał czas. I tyle. Ja uciekam, silikonuję to i leci osłonka dla Pit Bike Ridera. Mam nadzieję, że dłużej przez to mu Pit pochodzi i będziemy mogli wjeżdżać w większy, błotnisty bardziej teren, bo to co na razie, te tereny na razie po jakich jeździmy, widzieliście na odcinkach, to jest nic. My mamy zamiar jeździć w teren, prawdziwy enduro, a to takie przejazdy są tylko. Więc do usłyszenia, do następnego, standardowo łapeczka, hej!